Siemanko, Shark TV, zaczynamy nowy sezon. Mówi się, że emocje i zainteresowanie powinniśmy dawkować, że nie powinniśmy od razu wyrzucać na stół najlepszych kart, ale my dzisiaj nie zastosujemy się do tej zasady. A wiecie dlaczego? Bo nasz dzisiejszy gość Radek Patuski to absolutnie jeden z asów w talii kart polskiego MMA. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time, no. Przez lata święcił ogromne sukcesy w Muay Thai i kickboxingu. W K1 można powiedzieć, że osiągnął wszystko, co się dało. Amatorski mistrz świata, mistrz DSF Kickboxing Challenge i mistrz PEN. Z ponad 140 walk wygrał grubo ponad 90% z nich, a od 2014 roku pozostaje niepokonany. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Tyczy się to również MMA, do którego spektakularnie wszedł rok temu. I to od razu do najlepszej federacji w Europie, ACA, odprawiając kwitkiem wszystkich trzech zawodników. A wszedł do tego sportu wcale nie jako emerytowany zawodnik, który metrykalnie pewnych progów już po prostu nie przeskoczy, ale dzisiaj ma 27 lat, jeden z głośniejszych debiutów za sobą, całą branżę przed sobą i jestem pewien, że może sięgnąć absolutnie po wszystko, o czym masz. Will you fucking fight back? Co dla mnie osobiście ważne, jako od niedawna fana i zawodnika triatlonu, Radek jako pierwszy profesjonalny fighter w 2016 roku ukończył piekielnie trudne zawody Ironmana, co czyni go sportowcem kompletnym, maszyną zaprogramowaną na wygrywanie, czy człowiekiem z żelaza, nazywa jak chcesz. Wiecie czemu tak bardzo chcę zbić z nim piątkę? Bo mam wrażenie, że czego ten człowiek się dotknie, to zamienia na złoto i mam nadzieję, że zaczerpnę trochę tej energii i mocy od niego. Taką samą szansę będą mieli oczywiście uczestnicy naszego seminarium K1 z Radkiem, a takie rzeczy jak zwykle w Szarku. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Już wkrótce na naszym kanale wywiad z Radkiem. Podsumujemy sobie ten wspaniały dla niego debiutancki rok 2019 w MMA. Porozmawiamy także o planach i aspiracjach na rok 2020, a przede wszystkim cofniemy się o kilka lat, żeby zobaczyć, jak w bólach i ciężkiej pracy wykuwa się prawdziwy, urodzony zwycięzca i zdobywa wszystkie sportowe szczyty. Pamiętajcie, nie porównywać się na swoją niekorzyść, bo Everest możliwości dla każdego może być gdzie indziej. Po prostu w swoim tempie, w swoim czasie, swoimi sposobami realizujcie swoje cele i zdobywajcie swoje góry. Do zobaczenia. Pierwsza linia frontu to my Shark, Shark, Shark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz Shark, Shark, Shark.